Eurowizja 2024. Justyna Steczkowska przegrała z Luną jednym punktem. Tak zareagowała na wyniki. Padły mocne słowa. Justyna Steczkowska przerwała milczenie w sprawie zwycięstwa Luny w preselekcjach do tegorocznej Eurowizji. Gwiazda opublikowała post, w którym odniosła się do sukcesu swojej rywalki. Jej słowa mogą zaskoczyć. Eurowizja 2024. Luna jedzie do Malmo. Eurowizja 2024 startuje już 7 maja, tymczasem w poniedziałek ogłoszono nareszcie, kto reprezentować będzie Polskę w prestiżowym konkursie. Padło na 24-letnią Lunę, która wkradła się w łaski jury piosenką The Tower. Utwór gwiazdy pokonał ponad 200 innych, których twórcy ubiegali się o możliwość zaprezentowania europejskiej widowni. Jury, w którego składzie zasiadała m.in. Kasia Moś, przyznało mu 34 punkty. To o zaledwie jeden punkt więcej niż zdobyła Justyna Steczkowska, jeszcze do niedawna uznawana za faworytkę tegorocznych preselekcji. Jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek musiała obejść się smakiem. Justyna Steczkowska przerywa milczenie. Piosenka Which Erta Rochoro Justyny Steczkowskiej miała być już drugą szansą wokalistki na spróbowanie swoich sił podczas konkursu Eurowizji. Przypomnijmy, że gwiazda reprezentowała już nasz kraj w 1995 roku z piosenką Sama, która zajęła 18 miejsce w finale. Wielu fanów pozostaje niepocieszonych faktem, że artystka nie będzie miała okazji zachwycić europejskiej publiczności. Głos w sprawie zabrała już sama zainteresowana, dziękując swoim wielbicielom za to, że trwali przy niej do samego końca. Kochani moi, z całego serca dziękuję Wam za wsparcie i to, że tak wielu z Was pokochało piosenkę Which Erta Rochoro. To dla mnie największe zwycięstwo, napisała na Instagramie artystka. Pod koniec opublikowanego posta Justyna Steczkowska odniosła się też do zwyciężczyni preselekcji. Nie trudno zauważyć, że zabrakło gratulacji. Justyna Steczkowska o Lunie. W postscriptum swojego wpisu Justyna Steczkowska odniosła się pokrótce do zwycięstwa Luny. Zaapelowała do swoich fanów o to, by nie krytykowali młodej wokalistki. Nie hejtujcie Luny, proszę. Nie jest łatwo nieść na sobie taką odpowiedzialność, a jeżeli już dziś będziecie podcinać jej skrzydła, to trudno będzie się wznieść ponad tak ciężką energię i dać dobre eurowizyjne show, napisała artystka. Na koniec zasugerowała swoim wielbicielom, by trzymali kciuki za polską reprezentantkę, zapewniając jednocześnie, że również i ona będzie jej kibicować.